Angelika Bednarska, witam Państwa i zapraszam na szczegółową prognozę pogody. W tych najbliższych godzinach nad Polską nastąpi przebudowa pola barycznego. Niż przemieści się nad Ukrainę, a w jego miejsce rozbuduje się klin Wyżu Iberyjskiego. I to właśnie on tej nocy przyniesie sporo rozpogodzeń, głównie w centrum oraz na zachodzie. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie umiarkowane z lokalnymi opadami śniegu. To będzie mroźna noc we wszystkich regionach, bo z północnego zachodu cały czas napływają do nas chłodne masy powietrza polarno-morskiego. W górach temperatura spadnie do minus 13 stopni, w części wschodniej od minus 10 do minus 8, a na pozostałym obszarze od minus 7 do minus 4 stopni. Natomiast jutro zarówno w pierwszej, jak i w drugiej części dnia na przeważającym obszarze zachmurzenie będzie niewielkie ze sporą ilością przejaśnień oraz rozpogodzeń. Więcej chmur zbierze się jedynie w pasie północnym i to właśnie tutaj synoptycy prognozują lokalne opady śniegu. Jutro najchłodniej będzie głównie na wschodzie. Tutaj termometry pokażą od minus 4 do minus 3 stopni. W centrum około minus 2, natomiast na zachodzie najcieplej od 0 do 1 stopnia w Zielonej Górze. Spójrzmy teraz na nasz region. Ostatnia noc stycznia na Kujawach będzie pogodna, ale mroźna. Temperatura spadnie do minus 5, minus 6 stopni. Dodatkowo uczucie chłodu będzie potęgował wiatr w porywach do 40 km na godzinę. Te silniejsze podmuchy wiatru utrzymają się również jutro w ciągu dnia, ale tylko w pasie północnym. Poza tym przez cały dzień będziemy mogli cieszyć się słoneczną, wyżową pogodą. Tak więc pomimo lekkiego mrozu, bo od minus 2 do minus 1 stopnia, warto wybrać się na niedzielny spacer, bo biometr będzie korzystny. Teraz to już wszystkie informacje. Kolejna prognoza pogody po wieczornym wydaniu zbliżeń. Do zobaczenia.